Twój pies może przedłużyć Ci życie. Wszystko dzięki oksytocynie, produkowanemu w podwzgórzu hormonowi miłości, bo to on odpowiada za łączenie się ludzi w pary oraz za m.in. więź matek i dzieci. A badania szwedzkiej uczonej Kerstin Uvnäs-Moberg wykazały, że podczas zabawy i pieszczot i u ludzi i u psów poziom oksytocyny znacząco wzrasta. Tak, oksytocyna obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom stresu, stąd wniosek naukowców, że poprawia zdrowie i przedłuża życie. Do serca przytul psa, weź na ramiona kota, a nie, kota to nie dziś, kota kiedy indziej. Cześć, tu Skowron, ten Skowron na co dzień o poranku w radiu, a tutaj pokazuję Wam świat, wyjaśniam co jest czym czego i żebyście nie musieli się już błąkać bez celu po internecie, dostajecie ode mnie gotowe pakiety istotnej wiedzy. Ale tak na lekko, żeby łatwiej było zapamiętać. Na koniec tego odcinka bonus powiem, czym absolutnie nie możecie karmić Waszego psa, to bardzo ważne. Na teraz co? Aha, zachęcam do subskrypcji. A teraz zaczynamy dziś pies w liczbach. Jeden. Szczeniaki mają 28 zębów, a dorosłe psy 42. 2. Serce szczeniaka bije od 100 do 140 razy na minutę, a u dorosłego psa jest to od 60 do 100 razy na minutę. Nasze ludzkie serca w minutę uderzają od 60 do 100 razy. 3. Są psy, którym dziennie, na całej sierści, chodzi o wszystkie włosy, rośnie dziennie łącznie do 30 metrów włosów. 4. Jak mocne są psie szczęki? Najmocniejszy ucisk ma owczarek anatolijski. Waży jakieś 60 kilo, a siła jego ugryzienia to 337 kg na centymetr kwadratowy. Drugie miejsce ma Tosa z siłą szczęk 252 kg. Trzeci jest Rottweiler 149 kg. Ale oblicza się, że średnio siła nacisku psich szczęk to jakieś 80-90 kg. Dla porównania my ludzie gryziemy z siłą 50 kg, a taki krokodyl, siła nacisku jego szczęk to 1130 kg. Choć są badania niejakiego doktora Barrego Brady'ego i one podają liczbę 2200 kg. Dużo. Oczywiście na centymetr kwadratowy. Natomiast nawet krokodyl był cieniasem w porównaniu do Tyrannosaurusa Rexa, bo naukowcy szacują, że ten dinozaur gryzł z siłą 3 ton na centymetr kwadratowy. Dużo. No ale gościu miał jakieś 13 metrów wzrostu. 5. Psy chronią przed pchłami. Normalna temperatura ciała psa to 38 stopni Celsjusza, nasza to 36,6, a zatem owady zawsze wybiorą większe ciepełko. 6. Psy mają aż 13 różnych grup krwi. Krowy mają 9, konie mają 8, a my ludzie mamy 4 grupy krwi. A, B, AB i 0. 7. Dzień psa obchodzimy 1 lipca, ale w USA dzień psa to 26 sierpnia. Z kolei 25 października to dzień kundelka. A więc właściciel kundelka dzięki dwóm połączeniom lotniczym może ze swoim psem świętować 3 razy w roku. Luksusowa sytuacja. 8. Psy najlepiej słyszą dźwięki o częstotliwości 8000 Hz, a ludzie o częstotliwości 2000 Hz. Generalnie ludzkie uszy słyszą dźwięki od 16 do 20 tysięcy Hz, a psie uszy od 16 do nawet 65 tysięcy Hz. W ostatniej piosence albumu Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Peppera, w piosence A Day in Life, Beatlesi tam pod koniec wmontowali dźwięki słyszalne tylko i wyłącznie dla psów. To jest uśmiech Beatlesów w stronę kochanych czworonogów. No ale właściciele psów wiedzą też, prawda, że są gwizdki słyszalne tylko dla psów, w związku z czym pies przybiegnie, a całe osiedle, cała okolica się nie zbudzi. Fajnie. 9. Na świecie są 344 rasy psów. Tyle przynajmniej uznaje Międzynarodowa Federacja Kynologiczna i dzieli psy na 10 głównych grup. Współczesne rasy psów uzyskuje się w wyniku doboru sztucznego. Wiadomo też o co najmniej 25 wymarłych rasach psów. Choćby Sally Schwul, to był taki pies trzymany i strzyżony jak owce. Dla wełny bardzo ceniono koce z Salisza. Choć chyba nie bardzo, skoro te wszystkie psy wymarły, prawda? Był taki pies jak Russian Tracker, ogromne bydle nawiązujące równorzędną walkę z wilkami. Był Tahitian Dog, tak? Tak, pies tahitiański, karmiony tylko roślinami i trzymany ze świnkami. Trzymano go dla mięsa, podobno pysznego. Zjedli wszystkie te pieski. 10.
Psy, gdy się rodzą, są ślepe i głuche i nie mają zębów. Do niedawna sądzono, że gdy zaczną widzieć i później, widzą świat na czarno-biało. Ale najnowsze badania pokazują, że choć bardzo słabo, to jednak psy widzą kolory. Najmocniej widzą żółty i niebieski. Skoro przy wzroku jesteśmy, psie oczy mają specjalną membranę, która pozwala im lepiej widzieć w ciemności. Mają też trzy powieki, dolną, górną i trzecią, taką specjalną, która pomaga utrzymać wilgotność i chroni oczy. Trzy powieki. Dobrze, że psy się nie malują, przecież weź tu na każdą powiekę nałóż cień, tusz, zrób kreskę. Ja muszę chyba zrobić kiedyś wideo o malowaniu oka. 11. Psy widzą również światło ultrafioletowe i niepotrzebny jest im kompas, bo wyczuwają pole magnetyczne Ziemi. Według niektórych badaczy psy słyszą również niektóre z fal ultradźwiękowych, podobnie do nietoperzy. 12. Zwróciłeś uwagę, że twój pies przed położeniem się spać wściekle kręci się w kółko i ugniata łapami to, co akurat ma pod sobą? To pozostałość po przodkach. Dawniej w ten sposób, przed położeniem się spać, psy udeptywały trawę i w ten sposób odganiały robactwo. 13. 5000 psów miał Kubilaj Khan, wnuk Czyngis Khana, syn Tołuja i Sorkaktani Beki. Sorkaktania Beka. Czyli jednak można ładnie nazwać Turkę, prawda? Konkretnie Kubilaj miał 5000 mastifów. A weź to wykarm, wykąp. Weź to wyprowadź na spacer, przecież on musiał mieć chyba ze 100 ludzi od spacerowania z psami. A weź każdego pogłaszcz, a weź zapamiętaj imię każdego z piesków. Kubilaj. Pełen szacun. 14. Wzory na psich nosach są tak niepowtarzalne jak nasze ludzkie odciski palców. Co ciekawe, psie nozdrza działają osobno. Każde osobno. Pies niejako ma dwa nosy. Prawe nozdrze jest połączone z prawą półkulą i analizuje zapachy obce, nieznajome, mogące stanowić zagrożenie. Lewe nozdrze to bodźce znajome, bezpieczne i miłe. Dodatkowo nosy pokrywa śluzówka wchłaniająca zapach, którą to śluzówkę psy zlizują, by skosztować tego zapachu. Mają więc niejako trzy nosy. Skoro jesteśmy przy budowie psa, i jeszcze jedna rzecz, która nas z psami łączy. Otóż tylko ludzie i psy mają prostatę. Znaczy psy i ludzie chłopaki. W sensie człowiek typu mężczyzna. 15. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego psy potrafią zrozumieć do 250 słów, a nawet wykonywać proste obliczenia. 2 plus 2 i tak dalej. Pies może być tak mądry jak dwuletnie dziecko. Choć nie wiem, czy dwuletnie dziecko wykonuje obliczenia. 16. Psy nie tylko wydłużają życie, pomagają także ustrzec się astmy czy przeziębień. Jak? Dzieci, które chowają się w otoczeniu psów, mają częstszy kontakt z nowymi rodzajami bakterii i ich układ odpornościowy jest silniejszy. To dowiedzione badaniami, rzadziej chorują. A zatem kup dziecku pieska, koniecznie, teraz, po tym filmie. Ja wiem, że będziesz musiał tak samo jak ja codziennie wieczorem, niezależnie od pogody i zmęczenia, wyjść z tym psem, pójść spacerować. No ale to wszystko dla zdrowia. 17. W starożytnym Egipcie czcili i kochali psy. Gdy pies umierał, zrozpaczony właściciel golił brwi i wcierał błoto we włosy. Tak, dobrze słyszeliście, błoto. Na psa w Egipcie mówiono if-if. Tak nazywano szczekanie psa, if-if. My mówimy hał-hał, Brytyjczycy wów-wów, Niemcy wał-wał. Jeżeli więc wiecie, jak jest wał-wał, wał-wał czy wów-wów w innym języku, może to jest bark-bark, może jeszcze inaczej, to podzielcie się tym w komentarzach, co? No dobra. A teraz obiecany bonus, czyli czym nie wolno karmić psa i dlaczego pod żadnym pozorem nie wolno dawać psu czekolady. Nie wolno, bo to dla psa trucizna. Psom szkodzi zawarta w czekoladzie teobromina. Jej duża ilość może doprowadzić psa do śmierci. Ważne, pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 4 godzin od spożycia. Nie bagatelizuj ich koniecznie, jedź z twoim psem do lekarza. Winogrona i rodzynki. Te z kolei mogą spowodować skąpomocz lub bezmocz, wywołane niewydolnością nerek u psa. Taki efekt da nawet kilka sztuk, nawet w trzeciej dobie od zjedzenia. Szkodliwe będą też orzechy makadamia, gotowana cebula i wszystko, co ma w sobie kofeinę. Trzymajcie to z dala od waszego psa. A zatem dbajcie o wasze psy. Kochajcie je choć w połowie tak mocno, jak one kochają was. Psy to jest piękny temat i ja obiecuję, że na pewno do tego tematu jeszcze wrócę w ramach dostarczania wam pakietów przydatnej wiedzy. Kto chce więcej takich pakietów? Ręka do góry albo zachęcam do subskrypcji tego kanału. Przemysław Skowron, ten Skowron, dzięki za dziś, do usłyszenia i do zobaczenia.